Moi drodzy, dochodzi na naszych zegarach godzina 19. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego środowego spotkania, a przy moim telefonie muzyk, wokalista Maciej Maleńczuk. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo ci serdecznie dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. No dawaj, dużo masz pytań? Dużo. No. Bardzo. Jest dużo spraw, które rzeczywiście chciałbym poruszyć, ale mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy. Na początku chciałem ci powiedzieć, że w ogóle spotkaliśmy się dwa razy w życiu. Przypominam sobie, odświeżyłem sobie pamięć, tak pamiętam to. Raz na koncercie w Policach pod Szczecinem kilka lat temu, a drugi raz na festiwalu Poland Rock. I wtedy, wyobraź sobie, rozmawialiśmy na temat rozmowy w radiu. Aha. I nawet napisałem maila, bo ty mi podałeś maila wtedy, gdzie mam napisać maila. No. Podałeś mi adres, ale jakoś nic się w tej sprawie nie zadziało wtedy za bardzo. Dawaj. Okej. Maćku, powiedz mi, od czego tak naprawdę zaczęła się twoja przygoda z muzyką? No, prawdopodobnie miałem gdzieś mniej więcej może 7 lat, może 6 i usłyszałem w radio takie dźwięki, że mógł być to Breakout, mógł być to jakiś McLaughlin wczesny, może jakiś Led Zeppelin, może jeszcze coś wcześniejszego. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest coś, co do mnie w jakiś taki specyficzny sposób trafiło. Później życie moje toczyło się różnie, więc trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę zacząłem, ale wtedy dopiero mogłem zacząć, kiedy dorwałem się do jakiegoś instrumentu. I prawda jest taka, że dorwałem się do instrumentów dopiero po wyjściu z więzienia, jak miałem 22 lata, 21. Mm-hmm. Także wtedy się to zaczęło i nauka gry na instrumencie trwała może około tydzień, dwa i wylądowałem na stricie, na którym grałem 10 lat. Więc to tak wyglądało, to mniej więcej te początki. Mm-hmm. A miałeś kogoś być może, kto cię szczególnie tak ukształtował muzycznie? Miałeś kogoś, kto cię szczególnie inspirował? Wiesz co, ja się generalnie inspirowałem, nie miałem nikogo, kim bym się inspirował jako wykonawcą, takim jak ja jestem. Słuchałem dużo jazzu, muzyki awangardowej, jest całe mnóstwo ludzi, których szanuję i zawsze uważałem, że to, że ja uprawiam piosenkę poetycką z gitarą, to jest do pewnego stopnia splot przypadków, no nie? Że tak się stało, a nie jestem na przykład saksofonistą. A nie jestem saksofonistą, albo na przykład śpiewakiem operowym, czy no różnie to się mogło potoczyć. Zawsze mi się wydawało, że jakby w mojej krwi płynie saksofon, no nie? Ale później ten saksofon opanowałem i wróciłem do gitary, bo taki już po prostu chciał chyba los. A generalnie nie miałem nigdy bezpośrednich wykonawców, którym się mógłbym fascynować, którzy mogli mi się podobać, a jeżeli mi się podobali, to wygrali zupełnie kompletnie coś innego niż ja. No, czyli na przykład Coltrane. Właśnie, bo a propos jazzu i saksofonu, ty nagrałeś płytę, prawda, z muzyką jazzową też? Nagrałem dwie płyty jazzowe, z czego jedna otrzymała Jazz for Idiots. Otrzymała nawet platynę. Miałem zespół, graliśmy, wszystko było dobrze, tylko że się nagle okazało, że wygrał PiS. I
przyszedł znowu czas na pieśni, a nie na lekki jazz, bo ja miałem plan, żeby sobie lekki jazz uprawiać, tutaj sobie czasem pyknąć koncert solowy z gitarką, bez jakiegoś większego wysiłku i tak jakoś dotrwać do emerytury. Chociaż w naszym fachu nie ma emerytury, nie? Ale los chciał inaczej. No właśnie, no właśnie. Wszystko się pokiczkało jednym słowem. Bardzo. Trzeba było podejmować decyzję ad hoc i one całkowicie zmieniły w ogóle tę trajektorię. I to jest najlepszy dowód, że nie ma co planować, bo w każdej chwili może ci spaść cegła na głowę. Tak. A powiedz mi taką rzecz, bo jeśli pozwolisz, podzielę się swoją taką refleksją, bo trochę cię obserwuję i słucham na rynku muzycznym i też słucham twoich wypowiedzi tego, w jaki sposób wyrażasz swoje poglądy i tak dalej. I dla mnie jesteś przykładem człowieka cholernie wyzwolonego. Czy tak jest? No wiesz, wolność to jest coś, o co trzeba walczyć. Robiłem wiele wyzwolonych rzeczy, tak? I za każdym razem o to musiałem walczyć. Ale tak, jestem człowiekiem wyzwolonym i chcę nie być. Chwilą, oczywiście. A na czym polega tak naprawdę wyzwolenie? No wiesz, nie o wszystkim możemy tutaj mówić na antenie. Na przykład na tym, że jesteś również w sferze męsko-damskiej, jesteś człowiekiem wolnym, prawda? I w tym momencie ta wolność nagle się okazuje nie taka łatwa, nie taka prosta, nie? Nagle te sytuacje okazuje się, że w ogóle nie ma tam wolności. Jeżeli chcesz mieć na tym poziomie wolność, to niestety, ale spadną na ciebie duże kłopoty. Jeżeli to będziesz chciał mieć. Także są rzeczy i jakbym to powiedział, no są takie, które warto walczyć, są takie, które nie warto. Wspomniałeś o tym, że musiałeś bardzo walczyć o swoją wolność. W jaki sposób? Zdecydowanie. No na przykład w taki sposób, że nie chciałem iść do wojska. Aha. I postanowiłem odmówić tej służby wojskowej, jakby no nie, stanąć w tej sytuacji, nie dać się jakby wtłoczyć w system, tylko stanąć wbrew systemowi, nie? I stanąłem wbrew systemowi, dałem się skazać i tak dalej, nie? Mhm. To jest jakby taki przykład, prosty, pierwszy z brzegu. To, że przez 10 lat grałem na ulicy, tego też nie wolno robić. Nie? Nigdy nie wolno było bez zezwolenia grać na streetie. W komunizmie w latach 80., w czasach, kiedy w ogóle cię nie było wolno i więcej niż 3 osoby stanowiły zgromadzenie, nagromadziłem czasem 100, a czasem więcej nawet ludzi. Mhm. Miałem to szczęście, że moje występy uliczne nie odbywały się do pustej ściany, tylko prawie zawsze gromadziłem dookoła siebie tłum ludzi. Nie? I to za każdym razem było przestępstwo. Więc to za każdym razem była walka, wojna. Trzeba się było jakby przełamać, wiesz, być może alkohol pomagał, ale nie stosowałem na początku tego. Trzeba się było przełamać, stanąć z tą gitarą i zacząć kurde grać, zacząć po prostu coś mówić do tych ludzi i próbować zwrócić na siebie uwagę. To za każdym razem było wyzwanie, nie? Ale byłeś zawsze sobą, prawda? Czy musiałeś udawać kogoś, kim nie jesteś? To znaczy w czasach kariery późniejszej oczywiście, że udawałem. Nie no, oczywiście. W czasach psychodancingu na przykład. I to się w ogóle zaczęło w Pudelsach. Nagle się okazało, że Pudels też miał tango śpiewał. Wiesz, ja zawsze grałem bluesa. I rzeczy bluesopodobne, nie? Tak. Bardziej oscylowałem w stronę jazzu i bluesa, niż w stronę jakiegoś kurwa tanga albo reggae.
tego wszystkiego, co grali Pudelsi. I tam się zaczęło właśnie to farbowanie wokalu i jakby, wiesz, nagle się okazywało, że ja mogę wejść w różne postacie, nie? Nagle mogę mi też zaśpiewać tango Spiżowy Rattler. I później w czasach psychodancingu, kiedy już zupełnie złapałem korbę na punkcie tych piosenek i na punkcie tego, żeby właśnie utworzyć taką postać sceniczną, na którą się mówi w Ameryce crooner, czyli gruchacz. Przylizane włosy do tyłu, koniak w dłoni, garnitur, nienaganna biała koszula i stołeczek taki, że nie cały czas stoisz, tylko sobie możesz przysiąść, prawda? I śpiewasz piosenki o miłości, również cyniczne. I przynosiło to bardzo dobre efekty, kolego. Przynosiło to świetne efekty, ale i było to oczywiście udawanie. Oczywiście, że tak, to było wcielanie się, to było aktorstwo. Czyli tak z tego, co opowiadasz, mam taki wniosek, że zawsze byłeś człowiekiem, który łamał wszelkie stereotypy. Po pierwsze chyba są od tego, żeby je łamać. Po drugie, już Tak, zgadzam się. nieraz już mówiłem, że to ja jestem właśnie Chrystusem, takiego macie Chrystusa, na jakiego sobie zasłużyliście. Wiesz, co mnie martwi? No bo napisałem znowu jakby 12 aktualnych piosenek. Tak. Na tematy aktualne. Te piosenki powinny być teraz jakby prezentowane widowni. Płyta jest na rynku. Ja teraz powinienem być w klasie, powinienem grać koncerty i grać te nowe numery, żeby ludzie chcieli kupić moją płytę. Nie mogę tego robić. Nagle widzę, jak ucieka mi czas. Przez to, że zawsze mówię, że jestem prorokiem, ja piszę piosenki jakby do przodu. Takie numery jak Policjant czy coś, on jeszcze się wiele wydarzy. Ja piszę piosenki jakby prorocze, przewidując, co może się wydarzyć, nie? Najczęściej trafiam w 100%. Więc w momencie, kiedy ja wychodzę i śpiewam te piosenki, wreszcie już po całej tej produkcji, nagraniu i tak dalej, napisaniu ich w ogóle, ja trafiam w punkt, a w tym momencie nie mogę trafić w ten punkt, bo ten czas mi nagle spieprza przez cholerny lockdown. I za chwilę się okaże, minie jeszcze nie wiadomo ile miesięcy tego pierdolonego Tak. lockdownu, wyjdę z tymi piosenkami i zacznę do ludzi śpiewać i one już będą nieaktualne. Bo się nie wiadomo jeszcze, co wydarzy. I piosenki o Widzisz, tym, jak tam był, wiesz, oby nie, oby nie. w tej całej popieprzonej często rzeczywistości możemy jedynie, albo nie jedynie, albo aż spotkać się na żywo na antenie i porozmawiać. No, jeszcze wciąż te komunikatory działają. Poczekaj, jak to, aż to też mogą jeszcze wyłączyć. Mogą się Nie. wydarzyć jeszcze różne rzeczy. No wiesz, chcąc być prorokiem, napisałem piosenkę, że będzie wojna. Tak, Piosenkę słuchaliśmy opublikowałem. jej przed chwilą. No, piosenkę opublikowałem, po czym idzie demonstracja dziewczyn, niosą napis, to jest wojna. Więc nie wiem, czy to już jest ta wojna, czy to jeszcze jakaś wojna będzie większa. Ale Maćku, chciałbym ci zadać takie pytanie. Nie wiem, jak to powiedzieć. O charakterze społecznym, może No, trochę. słucham cię. Proszę? Słucham cię. Kochany, nie chciałbym, abyśmy rozmawiali na temat rządu, abyśmy krytykowali rząd i tak dalej, bo wszyscy wiemy, jak jest. Ale dzisiaj, 11 listopada, Święto Niepodległości, takie myśli mi chodzą po głowie, bo często mówi się o tym, że jesteśmy wolnym krajem, że jesteśmy krajem demokratycznym i tak dalej. Ale czy to nie jest tak, że nie potrafimy być może korzystać z tej wolności? Jest tak. Zachłysnęliśmy się tym, zachłysnęliśmy się wolnością. Nie wszystko w tej wolności nam się podoba.
przecież kiedyś w dawnych czasach, w tych szarych czasach komunizmu, mówiło się o Zachodzie jako o świecie kolorowych reklam. Dziś mamy tych kolorowych reklam dość. W ogóle nas to nie bawi, wręcz nas to denerwuje. Mówiło się, walczymy o kapitalizm, bo był mętny socjalizm i tak dalej, no nie? No to mamy swój kapitalizm, wiesz. Też nam się to nie do końca musi podobać, bo trzeba na wszystko pracować, za wszystko trzeba płacić, nie ma żadnych bloczków, nie ma żadnych zwolnień, nie ma żadnych ulg, trzeba na wszystko zarobić. Więc, no... W sumie to zapomniałem, o co zapytałeś. Aha, że nie umiemy korzystać z wolności. Czy twoim zdaniem nie jest tak, że nie potrafimy korzystać z wolności? Dlatego się ludzie decydują, żeby iść do wojska, albo dlatego się ludzie decydują, żeby iść do policji, żeby ktoś za nich podejmował decyzję. No właśnie, chciałem cię o to właśnie też zapytać, czy... Nie za bardzo jest tak, że dajemy jakby możliwość decydować o swoim życiu innym ludziom, a niekoniecznie zawierzamy sobie. No tak, oczywiście, że tak. Generalnie wykonujemy to, co od nas chcą rodzice, wykonujemy to wszystko, czego od nas chcą kobiety, wykonujemy to wszystko, czego od nas są szefowie w pracy. Czy my w ogóle kiedykolwiek podejmujemy jakieś decyzje? No właśnie. To męczy podejmowanie decyzji, jest strasznie męczące. Ha! Bo trzeba wziąć wtedy za siebie odpowiedzialność. No tak, należałoby się chwilę zastanowić nad tym, a myślenie też jest męczące. Należałoby jakieś coś zważyć, nie? W momencie kiedy podejmowania nawet prostych decyzji, czy skorzystać z tej toalety, czy może lepiej nie. Na przykład to są proste decyzje i nie ma czasu na wielkie dywagacje wtedy. No tak. Dlaczego? To wszystko męczy, stary. Człowiek chciałby wreszcie poddać się jakiejś kurde regule, jakiemuś reżimowi, jakiejś kurwa prostej zasady, że wstajemy o tej, kładziemy się o tamtej. Tak. I wtedy mu się będzie wydawało, że jest fajnie, albo i tak będzie narzekał. Także no sobie tak. Człowiekowi nie powiedział. Nie to godzisz. Dlatego ja ci powiem, że ja rozumiem, jakby lubię takich ludzi jak ty. Ja takich ludzi jak ty nazywam trochę wolnościowcami, wiesz? Bo ja też, powiem ci szczerze, jestem takim typem wolnościowca i takiego człowieka niezależnego. A w moim przypadku w ogóle, powiem ci, słowo niezależność ma taki jakiś większy wydźwięk, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną na wózku. No tak, mówię, zależny od wielu rzeczy. Przykutą do wózka, tak naprawdę zależną fizycznie od pomocy drugiej osoby, ale tak naprawdę powiem ci, że w głowie jestem całkowicie wolny, nie? Możesz pisać, możesz robić dużo rzeczy. Pisać piękne piosenki albo piękne opowiadania. Właśnie dlatego mam chociażby to radio, to BFM, no, które daje mi właśnie to poczucie niezależności. Póki co, póki jeszcze możesz nadawać. No to także ciekawe, popatrz się, czy możemy założyć, w jakim procencie możemy założyć, że przyjdzie taki moment, kiedy nie będziesz mógł nadawać, z przyczyn takich, że na przykład zabronią, położą tak jak w Chinach łapę na internecie. Czy do takiej sytuacji może w Polsce dojść? I co mogłoby ją spowodować? Kochany, tylko ja jestem, wydaje mi się, w bardzo bezpiecznej pozycji, bo nie mam nad sobą prezesa. No. Tylko sam jestem dla siebie prezesem tak naprawdę, bo radio jest własne.
Tak. To jest radio? Tak. Aha. To jest własne radio internetowe, które nazywa się Top FM. Założyłem je 4 lata temu. Teraz leci 5. rok. I powiem ci, że biorąc pod uwagę to, co się rzeczywiście dzieje w obecnych czasach, to jest najlepsze, co tak naprawdę mogłem zrobić. No. Tak mi się wydaje, bo to tak jak mówię, daje mi takie poczucie niezależności, że wcale nie muszę uważać na słowa, nie muszę się krykować. Mam grono odbiorców, które zawsze czeka na mój program i to jest w tym wszystkim wspaniałe. No to ma, no gratuluję, no życzę. Oczywiście realizujemy się, no. Ty jesteś prawdopodobnie jeszcze człowiekiem młodym, no ja to już wiesz. Teraz muszę już nie tyle może nawet odcinać kupony, ile co jakiś czas udowadniać, że jeszcze jestem twórczy. Mam 28 lat. No człowieku, przed tobą wielka przestrzeń, jak to mówią. A czy czasami nadal masz takie poczucie, że musisz komuś coś udowadniać, czy już coraz mniej? Mam, znaczy to jest oczywiście do pewnego stopnia wstydliwe, nie powinienem się z tego przyznawać. Ale wielokrotnie postępowałem w ten sposób, że chciałem komuś udowodnić, na przykład, że potrafię poderwać tą czy tamtą dziewczynę, nie? Dużą młodszą, nie? I nie robiłem tego jakby na serio, nie potwierdziłem tego na serio, tylko raczej dla jaj. A potem wychodziły z tego jakieś w ogóle rzeczy na serio, to już nie panowałem nad tym, nie? A robiłem to właśnie z takich przyczyn też. Żeby sobie czy komuś z zewnątrz to udowodnić, nie? Także potem parę razy życie zdarzało mi się w ten sposób podejmować decyzję na zasadzie, żeby komuś coś pokazać, nie? Mm-hmm. Ja wam jeszcze pokażę coś na tej zasadzie. Jest we mnie coś z tej ambicji. Tak? Jestem już stary? Tak? Jestem, jak mnie to nazwał, Sołdrzyński? Poczekaj. Mistrzem morszającej konwencji, ja ci kurczę pokażę morszające. Słuchaj. Także jest w tym coś. Aha. A do powstawania takich, a nie innych tekstów, takich, a nie innych piosenek często inspiruje cię rzeczywistość, która nas otacza, czy jest to coś innego? Jest to w 100%, mój drogi kolego, rzeczywistość, która nas i mnie otacza. Zdecydowanie tak. I tylko to mnie inspiruje. Mm-hmm. Nie śpiewam tekstów typu, nie wiem, a jakby to powiedzieć, o na przykład teksty papieża do muzyki Chopina. Czy przykład, kurwa, odkrywanie na nowo Leśmiana. nie mam takich zapędów. Tak. Ale zdarzało mi się robić przekłady i tak dalej, oczywiście tak. Literatura też mnie napędza, oczywiście tak. A teraz zadam ci takie pytanie od jednego z moich słuchaczy, od Huberta konkretnie, który zapytał o piosenkę Uważaj na niego. No. O czym ona tak naprawdę opowiada? Ona tak naprawdę opowiada o miłości piosenkarki Skrzyneckiej do jakiegoś takiego arabskiego wokalisty z jakiegoś boysbandu. Było coś takiego, nie pamiętam jak on się nazywał, i było coś takiego, że ona się później skarżyła w wywiadach,
że tak ją źle potraktował. I myśmy się z tego tam naśmiewali, pamiętam, w tym czasie. I ja tą piosenkę napisałem, oczywiście dla jaj, na potrzeby Alicji Janosz. Okej. Była taka wokalistka. I ona się do mnie zgłaszała, żeby jej napisać tekst. Ja ten tekst napisałem, to było Uważaj na niego. Myślałem sobie, że to będzie taki, no wiesz, jak Alicja zaśpiewa, to już, nikt już w ogóle się nie połapie. I ona nie chciała tej piosenki. Chyba tak, nie chciała tej piosenki. I dostał mi tekst, więc przyszedł podal i klepnął mi jakieś dwa akordy w stylu reggae. I on mówi, ja mam tekst. Nie, czekaj, kto to klepnął? Uważaj na niego? Nie, to Tinder klepnął. Taki nasz kolega, Jurek Tinder klepnął. Jakieś funty. I zrobił się z tego utwór, Uważaj na niego. Ja przyjęłem ten tekst, pogardziła nim Alicja Janosz. Boże, kiedy to było wszystko. Boże, opowiadam się jakiś czas, prastare dzieje. A masz jakąś taką piosenkę w swoim repertuarze, która jest ci szczególnie bliska? Jeśli tak można powiedzieć, to być może jest to utwór Antoni Radwan. Piosenka, której nie gram na koncertach, która opisuje tam, jest to jak gdyby taka ostatnia rozmowa z kolegą, co tam samobójstwo popełnił, nie? I to jest jakby piosenka ważna dla mnie i żyty z nią jestem, bo byłem żyty z tym kolegą. A jest utwór mało znany i wolałbym, żeby taki pozostał. A dlaczego boisz się go pokazać na światło dziennie? Nie, on jest do znalezienia, ale absolutnie nie będę tego lansował w żaden sposób, no nie? Aha. Raczej to jest taka dość prywatna pieśń. Rozumiem. Mam i takie. Mam tych piosenek, no... Już powoli w setki leci, nie wiem, to już nie żarty. A jak... Chociaż i tak jestem dużo gorszy niż Wysocki na przykład. A jeśli... Włodzimierz Wysocki napisał 680 piosenek. A jeszcze... Umarł, jak 40 lat. No słucham cię. A jeszcze chciałem cię zapytać, bo również to doskonale pamiętam, twój epizod związany z programem Idol, bo byłeś tam jurorem razem z Marcinem Prokopem, Elżbietą Zapędowską i Robertem Leszczyńskim z świętej pamięci. Jak to wspominasz? To znaczy, powiem tak. To był taki nawał sukcesów wtedy w moim życiu, bo Puderzy czepnęli wtedy złotą płytę, nagraliśmy Wolność Słowa chyba, czy jakąś taką mocną płytę trzasnęliśmy i mieliśmy sukces, nie? I w tym samym czasie, ale ten sukces jeszcze się tak na finanse za bardzo nie przekładał. I zadzwonił ten Idol, ja wziąłem tego joba, nie znałem sobie w ogóle sprawy z tego, co to będzie. Jakby licząc na to, że moja kariera jakby nabierze tempa, nie? Że wreszcie ten telefon mój zacznie dzwonić. No i ten telefon zaczął dzwonić, a program wspominam jako przeżycie trudne. Wygrała wtedy Monika Brodka, bardzo zasłużenie. Tak. Całkowicie zasłużenie. A masz... Jakie jest twoje podejście w ogóle do takich programów typu talent show? Czy te programy dla takich młodych ludzi są potrzebne, czy bardzo często robią takim młodym ludziom krzywdę? No tym, którzy nie przejdą, no robią krzywdę właściwie wszystkim tym, którzy przegrają. Być może, a być może niektórych utwardzają. Uważam, że no ja też bym pewnie próbował startować takich
takich salonów. Wydaje mi się, że w tej chwili jest to raczej gdzieś za plecami tych jurorów. Siedzą ludzie posiadający studia, tak zwani producenci, którzy tam mają swoje znajomości, kumpli w radio i tak dalej. I próbują złowić taką dziewczynę czy chłopaka zdolnego, który mógłby ewentualnie odpowiednio pokierowany przynieść dobry dochód. Czy to jest właściwa droga kariery, to sam mi odpowiedz na to pytanie. Jeszcze ostatnie pytanie chciałem ci zadać. Czy miałeś kiedykolwiek takie poczucie, że kiedykolwiek w czasie twojej kariery, że miałeś takie poczucie, że ciebie to przerasta w jakiś sposób, że przysłowiowa woda sodowa uderzyła ci do głowy? Miałem takie coś. To był okres psychodancingu, kiedy dochodziło do tego, że graliśmy tam, nie wiem, 160 koncertów rocznie. Aha. No to już było demolowanie hoteli, bójki, pijaństwa, dołki, czyli lądowanie na komendach, już też było. Mniejsze czy większe problemy sądowe jakieś tam odbijami pana, tak, to bywało różnie. Aha. Także oczywiście najbardziej to się skumulowało w okresie psychodansingu. Między innymi z tego powodu porzuciłem w pewnym momencie psychodancing. Odegrałem wszystkie koncerty, które mieliśmy zaległe, a mieliśmy tych koncertów na półtora roku. I postanowiłem, że zostanę wykonawcą solowym i będę grał ten jazz, nie? Na którym siedziałem. No, życie potoczyło się, jak się potoczyło. Obecnie znowu śpiewam piosenki z gitarą, mam wspaniały zespół złożony z jazzmenów. Dominik Wywrocki, Wiesiek Jamioł, to są ludzie, którzy mają naprawdę wybitne, wybitne umiejętności techniczne i odpowiednie brzmienie i taką pewną swoją regularność, czego na przykład nigdy nie mogłem uzyskać w Pudelcach. I strasznie żałuję, że ten zespół nie może teraz grać. Mam wrażenie, że się marnujemy, że po prostu akurat fajnie się zazębiło wszystko to trio. Mimo tego, że jest akustyczne, jest to prawdziwe power trio, ja ci powiem. Naprawdę potrafimy przyłożyć dobre tempo i to uderzenie z akustycznych instrumentów potrafimy osiągnąć. Mimo tego siedzimy i marnujemy swój czas, talent i nie zarabiamy pieniędzy. Tak to wygląda. Czyli dobrze rozumiem, że po przygodzie z zespołem Psychodancing nabrałeś większej pokory do tego wszystkiego? Zdecydowanie. Przede wszystkim wróciłem też, nabrałem na tyle pokory, że się okazało, że muszę rzucić te saksofony i wrócić do korzeni, tak? Wrócić do gitary, sięgnąłem po zakurzony instrument. Zacząłem na nim na nowo ćwiczyć, rozkręciłem się w tym. W tej chwili jestem już na nowo całkiem niezłym gitarzystą. Być może nawet odniosłem jakieś sukcesy w sensie nauczenia się nowych całkowicie rzeczy na gitarze, które wcześniej nie umiałem. No i w tej chwili bawi mnie to wszystko nadal. Siedzę w domu i gram sobie a muzą. Znowu wróciłem do instrumentów dętych, bo nudy. I tyle. A powiedz mi, bo jest to szalenie ciekawe, co opowiadasz. Ja uwielbiam takie historie, powiem ci. A w którym momencie, jeszcze wrócę do tego rozdziału psychodancing, w którym momencie poczułeś i zobaczyłeś, że przeginasz? Czy to ktoś ci to powiedział, czy sam sobie to uświadomiłeś? Znaczy mi się wydaje, że jakaś kolejna, czy to interwencja policji w hotelu, czy... Znaczy generalnie mi zawsze organizm podpowiada.
że należałoby zwolnić. No, co, koniecznie chciałbym się dowiedzieć, co to było za wydarzenie. Tych wydarzeń było wiele i były one związane z ogólną demolką i po prostu z ranami ciętymi, tłuczonymi, kurwa, rozwalonymi telewizorami. Nie wiem, co mi jeszcze. O. Dobrze, że nic nie spłonęło. To czyli nie wiem, czy traktować to jako szczęście, czy jak, bo ja miałem okazję być akurat na dwóch twoich koncertach z zespołem Psychodancing. Słuchaj, w Pudecach też było wesoło, także nie, to nie tylko psychodancji. No, ja już teraz jestem naprawdę grzecznym człowiekiem i przede wszystkim staram się nie pić, bo też mój organizm mi na to kompletnie nie pozwala. Wiesz co? Powiem ci tak. Dało się to zauważyć, kiedy zobaczyłem cię i posłuchałem cię w programie u Kuby Wojewódzkiego, a potem w audycji Rozmowy Wojewódzkiej Kędzierskiej. Po wysłuchaniu tych audycji właśnie, jakby dopiero jakby poczułem taką gotowość, że chcę z tobą porozmawiać. Bo wtedy No, tak... masz swoją puentę. Proszę? Masz swoją puentę. No. Do 3 razy sztuka. No, bo wtedy rzeczywiście z zespołem Psychodancing to raz, że ja nie miałem radia. A dwa, to chyba rzeczywiście tak byśmy sobie nie pogadali, jak teraz. No chyba nie. No. Maćku, bardzo serdecznie dziękuję ci za tą rozmowę. Również dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Kupcie te płytę. I ogromnie jest mi blisko, powiem ci, do takich osób jak ty właśnie. No ja, no, nie ma ich chyba wiele, chociaż oczywiście, że są, no, kurde, mam nadzieję, że są, aż tak nie chodzę, nie wiem, nie szukam, nie byłem nigdzie już dawno. Ja pamiętam, gdzie są ci wolni ludzie, jakby gdzieś byli na ostatnio, byli na demonstracjach i było ich dużo. Tak. Maćku, mam do ciebie prośbę, czy mógłbyś jeszcze ze mną zostać przez chwilę poza anteną, zanim jak skończymy rozmowę? No słuchaj, no dobra, no okej. Okay. Bo bym miał do ciebie prośbę. Okej. Okay. Za moment postaram się puścić muzykę. O, już puścimy muzykę, a ja na moment jeszcze wrócę do Macieja. Naszym gościem był Maciej Maleńczuk.